Kawa na ławę, Konrad Piasecki i moi goście. Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Marcelina Zawisza, Lewica Razem. Wicemarszałek Sejmu, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski. Michał Wawer z Konfederacji. Doradca prezydenta Sławomir Mazurek oraz Piotr Müller, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Goście Kawy na ławę. Dzień dobry, witam państwa. Zaczynamy oczywiście od próby zamachu na Donalda Trumpa. Były prezydent i kandydat w wyborach został lekko ranny podczas wiecu w miejscowości Butler w stanie Pensylwania. Podczas ataku zginął jeden z uczestników wiecu, dwoje innych jest w stanie krytycznym. Nie żyje też zamachowiec. No to, co widzimy w kampanii amerykańskiej, to, co widzieliśmy do tej pory, to bez wątpienia to, że poziom napięć, emocji, polaryzacji był już gigantyczny. Pytanie, jak bardzo to, co wydarzyło się dziś w nocy, zmieni ten poziom emocji, jak bardzo sprawi, że on osiągnie stan wrzenia i jak bardzo zmienia szanse w tych wyborach, bo wydaje się, że z punktu widzenia no, takiej praktyki politycznej sytuacja zamachowa, z której kandydat wychodzi cało, no jeszcze zachowuje się tak, jak się zachowywał Donald Trump, raczej przysparza mu popularności, przysparza mu szans, panie marszałku. Moim zdaniem informacja o tym, że Donald Trump został postrzelony w zamachu, kończy tak naprawdę wyścig o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych, bo z jednej strony mamy obrazek podnoszącego się zwycięsko Donalda Trumpa i pokazującego gest zwycięstwa swoim zwolennikom. Po drugiej zaś stronie mamy coraz częściej nieporadnego, oczywiście z przyczyn obiektywnych, prezydenta Bidena. Ludzie to widzą, ludzie to czują i ludzie to ocenią, moim zdaniem, już przy najbliższych badaniach sondażowych, że Trumpowi, co by nie mówić, jeżeli w ogóle takie sytuacje można kwalifikować jako kategoria przysparzająca poparcia lub nie, na pewno nie zaszkodzi. Agnieszka Pomaska, pani zdaniem, tak jak mówi Piotr Zgorzelski, to kończy wyścig o, faktycznie i praktycznie to kończy wyścig o Biały Dom i o zwycięstwo w listopadowych wyborach? Ja myślę, że polityka jest bardzo nieprzewidywalna. Polityka w Stanach Zjednoczonych również. Mieliśmy przecież dzisiaj rozmawiać o zupełnie innych tematach i to, co się wydarzyło, wpływa także na sytuację u nas i na debatę publiczną. Także w Polsce. Oczywiście to, co się wydarzyło, też wymaga od każdego z nas potępienia i takie zdarzenia. Dobrze, że dobrze nie zakończyło się to tragicznie, ale zawsze wymagają takiego publicznego potępienia, więc wszyscy powinniśmy to zrobić. To będzie miało wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych, ale ja bym wyniku nie przesądzała. Mamy przecież jeszcze z drugiej strony tę debatę o zmianie kandydata. I tutaj też różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ja myślę, że na końcu najważniejsze jest to, żebyśmy my w Polsce mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest coś niezwykłego w polityce amerykańskiej. To jest jednak poziom, nie tylko poziom polaryzacji i poziom agresji, ale też to, że jednak tragiczną tradycją jest to, że zamachy na życie prezydentów, kandydatów na prezydenta są wpisane w tę tradycję polityki amerykańskiej od wieków. Abraham Lincoln, ale i śmierć Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, śmierć Roberta Kennedy'ego, kandydata na prezydenta demokratów, zamach na prezydenta Ronalda Reagana, którego nieomalże Reagan nie przypłacił życiem. No jest w tym dramatyzmie polityki amerykańskiej coś powtarzalnego i coś, co, z czym dzisiaj w nocy też mieliśmy do czynienia. Piotr Müller. Przede wszystkim mówmy wprost, że mamy do czynienia z zamachem. De facto, gdyby jakiś lekki podmuch wiatru tam wystąpił w drugą stronę, dzisiaj byśmy rozmawiali o zabitym byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych i o przerwaniu najważniejszej kampanii prezydenckiej na świecie. No to jest przerażające i faktycznie no jednoznacznie trzeba te wydarzenia potępić, ale też przypomnieć, że jednak tam zginęły osoby. Nie wiem, czy dwie już, bo wiem, że były jedna na pewno, a że były dwie... Czy zginął zamachowiec i jedna osoba po stronie. W trudnym stanie jeszcze były dwie ranne. W związku z tym naprawdę mamy do czynienia z czymś przerażającym. A jak to wpłynie na wyniki kampanii wyborczej? No nie wiem. Wiem tylko, że Donald Trump od dłuższego czasu już zyskiwał w sondażach. W związku z tym tu trudno powiedzieć, jak tego typu wydarzenia będą wpływały. A faktycznie, patrząc historycznie, niestety Stany Zjednoczone mają bardzo trudne karty historii w takich obszarach. Co by nie mówić, no, powszechny dostęp do broni, którą mogą kupić osoby także niezrównoważone, fanatycy, szaleńcy, no to wielokrotnie już w najnowszych dziejach Stanów Zjednoczonych, nie tylko politycznych, no bo widzimy, jak często dochodzi tam do strzelanin, no, wielokrotnie dawało to o sobie znać. Pewnie po tym, co wydarzyło się dziś w nocy, kolejny raz ta dyskusja zostanie rozpoczęta i pewnie kolejny raz zostanie zakończona tym samym. Państwa zdaniem, czy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych,
tym bardziej powinno skłaniać demokratów do zmiany kandydata, bo mam wrażenie, że ta dyskusja jest niezakończona i ta dyskusja wciąż trwa i demokraci naprawdę zmagają się z tym pytaniem. Czy Joe Biden, jednak coraz starszy, jednak coraz częściej daje o sobie znać jego stan zdrowia, choćby przy okazji szczytu NATO, kiedy o prezydencie Zełenskim powiedział, że to prezydent Putin, a o Kamali Harris powiedział, że to wiceprezydent Trump. No, daje to o sobie tak często znać, że trudno sobie wyobrazić realne starcie Trump-Biden i realne mówienie o szansach Bidena w tym starciu. Sławomir Mazurek. Na wstępie chcę jakby też przyłączyć się do tych słów potępienia tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Trzeba też pamiętać o tych osobach, które ucierpiały i zginęły i na pewno modlitwy z tymi osobami nasze powinny być dzisiaj. Dzisiaj Stany Zjednoczone stają w takim bardzo istotnym punkcie. Pytanie, czy to będzie punkt zwrotny kampanii. Na pewno te relacje, które mamy dzisiaj w mediach i to te epickie zdjęcie Donalda Trumpa z wysoko podniesioną ręką pokazuje, że jest silnym człowiekiem, ale kiedy patrzymy też na Joe Bidena, pamiętajmy, że to Joe Biden będzie też decydował, czy on będzie chciał się wycofać z tych wyborów. Na pewno będzie jego decyzja. To zapowiadał, że jest zdeterminowany. Zresztą też w tej sytuacji zwrócił się i do Donalda Trumpa, i do gubernatora tego stanu. Jest aktywny w tych kwestiach. Więc to, w jaki sposób ostatecznie będzie wyglądał kształt tej kampanii i wynik tych wyborów, będzie rzeczywiście zależeć od Amerykanów. I to będzie ich wybór. Na pewno to, co się wydarzyło, wydarzyć się nie powinno. Pytanie też o kondycję amerykańskich służb. Pojawiają się świadkowie, którzy mówią, że widzieli tam jakąś osobę, która wspina się z karabinem na dach i nie zareagowano. To na pewno będzie też jakaś forma sprawdzenia tego, jak dalej będzie ta kampania się, jak będzie przebiegać.